Od kilku miesięcy widoczny jest trend związany z wprowadzaniem przepisów dotyczących rozliczania płacy minimalnej na terytorium poszczególnych państw Unii Europejskiej. W związku z wprowadzaniem tych przepisów nakładane są określone obowiązki zarówno na firmy transportowe, jak i na kierowców, którzy wykonują swoją pracę na terytorium tych państw. Sytuacja jest o tyle złożona, że każde z państw wprowadzające przepisy w zakresie rozliczania płacy minimalnej ma te przepisy stworzone zgodnie z własnymi wytycznymi. Stąd też kierowca wyjeżdżający w trasę 2-3 tygodniową, która obejmuje na przykład Niemcy, Francję, jadąc do Hiszpanii i potem na powrocie przejeżdżając przez Włochy i Austrię, jest zobowiązany do posiadania kompletu dokumentów, który jest wymagany na terenie każdego z tych państw, które wprowadziły płacę minimalną. Powoduje to wzrost takich czynności biurowych, administracyjnych po stronie firm. Z drugiej strony teczka, którą ma ze sobą kierowca, cały czas puchnie, tak? I dlatego w branży transportowej pożądane są rozwiązania, które automatyzują procesy związane z wykonywaniem tej pracy. W tej sytuacji można wspierać się systemami telematycznymi, które dzięki swoim funkcjonalnościom zbierają informacje o tym, jak i gdzie kierowca pracuje, w którym miejscu przekracza granicę, ile czasu spędza na terenie poszczególnych krajów, i taki komplet informacji jest przekazywany bezpośrednio do firmy, która to firma może samodzielnie je rozliczyć bądź zlecić to firmie zewnętrznej. Atutem takiego rozwiązania jest korzystanie z danych rzeczywistych, tak? Nie polegamy na tym, co kierowca notuje, tylko pozyskujemy dane z systemu GPS, tak?